Mamy maga, no. Mag to chyba nie jest nasz najlepszy meczap. Takie mam wrażenie. Więc nie będzie prosto. Zostawiamy. Co my zostawiamy? No możemy to zostawić. Możemy szczura zostawić, czy chcemy go wyrzucić? Możemy go zostawić jako drugotorowy trop od biedy. Chociaż pewnie bardziej by się przydała poszukiwaczka przygód, czy jakiej tam. Ale zostawmy sobie szczura i zobaczymy, co z tego szczura będziemy w stanie ulepić. Pewnie sługusa. Co innego. No, top, top. Pięknie. Let's go, brachu. Nie ma jak dobry napój chłodzący. Co możemy zrobić tak? Możemy... patrzcie, kto przyszedł. Ziomeczek czy spelek? Myślę, że bardziej spelek namaga. Nie przyda. Jak mi się przynajmniej wydaje. Potrzebujesz klucza? Potrzebujesz klucza, chłopaku. Okej, nie counter spell, nie kopiowanie. To nie jest takie dobre. Chociaż w tym przypadku trochę ułatwił nam ziomeczek pracę. Sobie po prostu tak. Tego i tego na razie nie gramy, tak czy siak. Więc ja myślę, że spokojnie mogę zagrać tak i mogę spokojnie zagrać tak. Gotowe. No litość. Czy wiem, że gotowe, ale... Czemu to jest tak pobugowane? Przyszłość należy do nas. Przyszłość. Dobra. Tu tak się składa, że mamy dosyć... Aha, już wiem, co to może być. No, zobaczymy. Gramy sobie tego Gibasa. Weźmiemy sobie... I sery raczej nie bardzo potrzebuję. Czy to będzie to, co przywołuje 1-3? Nie. Tu nie wiem, co to będzie. W każdym razie zjemy go. Coś musimy zjeść. No, to się akurat nawinęło. Odkryjemy sobie spelka. Duszarium to raczej nie bardzo. Znaczy teoretycznie by można, ale chyba nie. Chociaż z drugiej strony nie wiem, co tutaj mogę wziąć. Hellfire'a? Dobra, Hellfire niech będzie na wszelki upadek. Na wszystkie te trzy spele bardzo słabe. Galaktyka Luny. Ciekawe. Dobra, i teraz się przekonajmy. Czy tutaj mamy łapkę? Nie, Ice Barrierę. Okej. Okay. Problem rozwiązany. Możemy sobie dobrać. Możemy sobie dobrać gościa. Możemy sobie dobrać jeszcze jednego gościa. Właściwie kartę. No i lecimy. No jakby tak teraz nie zrobił żadnej kreatury. Trochę przypał. No dobra, jakby teraz nie zrobił żadnej kreatury, to byłby dopiero przypał. A, chyba przypał. I tak zagrał 2 na 2. Zwracam się do ciebie z prośbą o źródło deku, o którym aktualnie grasz na randze 5 dnia 18 lutego roku 2020. Roku szczura. twitter.com/neon31hs. Ostatnio tylko sam biorę deki. Proszę cię bardzo. Coś i tak muszę zagrać, więc niech będzie to. Więcej kart nie gramy, nie dobieramy. Ryza.
Trzeba mu oczywiście na siłę dobrać, a narzucanie śmiertelnego wiru po to, żeby kartę dobrać, jest bez sensu. Znaczy może nie bez sensu, ale nie widzę potrzeby. Tak mamy dużą przewagę. To ziomeczek musi gonić. No, on jest niemiły. Drogi panie, to jest bardzo, bardzo niemiłe. Jakieś battlegroundy przewidziane na dzisiaj? Były już. No i co ja tu mam zrobić? Dobrać nie dobiorę. To rzucę sobie prowokację. Nie graj! Kombinuj sobie dalej. Hopu. Jakiś flame strike. Au. A było trzeba nie wywoływać wilka z lasu. O ja pier. O, wypas. Totalny wypas. Dobra, jeden. Tak sobie myślę. Tak co myślisz? No to jest to tak myślę. Pięć. No jest za dużo tego. Tak sobie myślę. Dobra, to chyba zrobimy. Nie wiem co. Fire? To jest za mało prawdopodobnie. Dobra, niech będzie tak. Tak, świetnie. No. Fajnie, że nie mogę wybrać sobie karty, którą mi daje ten ziomek, bo się jeszcze animacje włączają. To jest kwintesencja zajebistości po prostu. No ale cóż, bywa czasami. No. No. Pozdrowienia Szczeka, dziękuję. Pozdrawiam z Polski. Wracaj do pustki. Rozszczelane wszystko, no to teraz my możemy przejść do ofensywy. Ja tak powiem, oliwa zawsze sprawiedliwa. Też nigdy nie rozumiałem tego powiedzenia. Oliwa zawsze sprawiedliwa. Oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa. No cóż, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o moje jednostki. No to Tyrion. Muszę przyznać, że zapomniałem o Reno. Tak, zapomniałem o Reno i o tym, że jest paf. Pa, para, pa, pa, para, pa, pa, para, pa, 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 pa.
gotowi na pokaz? Wszyscy, co do jednego. Co to za badzie wiem. Tego to my nie chcemy. Pochłonę kolejną. A jak je pufną, to są... Nie. Nie drażnij mnie, dziecko. No niestety te pisklaki mi troszkę przeszkadzają w planie podbicia świata. Nie bardzo wiem, co mam z nimi zrobić. Pozwolę sobie zrobić tak i zrobić tak. Zobaczymy, co będzie dalej. Chodzi mi o to, czy jak Reno zrobi puff z jednostkami, to czy są w graveyardzie. Nie wiem. Nie sprawdzałem. Życie nie. Jasne, brachu. Jasne, brachu. No i co dalej? Myślałem, że mam więcej czasu. Twoje życzenie jest dla mnie sugestią.